Zatrzymanie Mladicia, które najpewniej dokonało się dzisiaj przed południem, czekamy na potwierdzenie testów, ma znaczenie dwojakie dla Serbów. Z jednej strony oczywiście upraszcza, jest takim ostatecznym potwierdzeniem tego, na co czekała Unia, czyli potwierdzenia pełnej gotowości Serbii do współpracy z Trybunałem Haskim. Trudno mocniejsze potwierdzenie niż aresztowanie Mladicia. Został jeszcze trochę groteskowy Goran Hadzic. Myślę, że o niego Haga nie będzie się już tak silnie upominać i to proces akcesyjny doskonale upraszcza. Natomiast z drugiej strony dla wszystkich Serbów, a jest ich niemało, jest ich ponad połowę, jak wiemy z badań, dla których generał Mladić był nie tyle bohaterem wojny sprzed 10 lat, bo nie o to już chodzi, sprzed 15, przepraszam, ale takim symbolem niezgody na zbyt jednostronne interpretacje przeszłości. Interpretacje, w świetle których to Serbowie byli winni całego zła, jakie dokonało się na Bałkanach. Dla nich oczywiście jest to porażka, stąd myślę, że w takim krótkim trwaniu, pewnie serwisy przyniosą wiadomości o demonstracjach, o wyrazach sprzeciwu, o protestach, o starciach z policją, w średnim trwaniu może to przydać paru punktom partiom resentymentu, partiom oporu, które kontestują ład powojenny na Bałkanach. Na wybory w Serbii parlamentarne są już za niecały rok. Wiosną przyszłego roku. Natomiast w długim trwaniu oczywiście pokazuje to, że sprawne państwo uporało się z problemem, jakim było aresztowanie Mladicia i że znacznie mniej niż dotąd dzieli Serbię od przystąpienia do Unii. Oczywiście na swoich, na serbskich, na belgradzkich warunkach. Natomiast też nie miejmy złudzeń, a o to łatwo w takim triumfalizmie doniesień prasowych, problemem Serbii największym pozostaje sprawa Kosowa. Serbia nadal ma w preambule swojej konstytucji powiedziane, że Kosowo stanowi część Serbii i niezależnie od tego, jak ono się układały relacje Kosowa, Prisztiny z Brukselą, a tu też bywa różnie, to no, nie ma i długo jeszcze nie będzie polityka serbskiego, przynajmniej nie wyobrażam sobie polityka serbskiego, który powiedziałby, a jeśli by się pojawił taki polityk, to nie miałby poparcia, który powiedziałby, wchodzimy do Unii za cenę wyrzeczenia się Kosowa. To jest problemem, to pozostaje problemem. Natomiast na poziomie symboliki, retoryki, płynności procesu na pewno zatrzymanie Mladicia załatwia bardzo wiele.